zapraszam was na kolejny odcinek z MyDreams.pl na serwerze, na którym nic się dużo tak nie dzieje ogólnie na mojej wyspie, ale to już wiecie. Nieco wyspę zmieniłem, co niektórzy to widzieli, ci co oglądali, a ci co nie oglądali to zobaczcie, rozwaliłem tam ten domek. A teraz tutaj jestem właśnie na swojej wyspie i tutaj ziomeczek, który się nazywa Julecka24, chce trochę jedzenia. Także włączę mu tylko trochę tą maszynę, żeby tutaj narobić. O, jeszcze sam wcinam, to nie może być prawda, o patrzcie. Ciekawe czy jeszcze mam tu mączkę, tak mam mączkę. Dobra. Narobię trochę tutaj jemu jedzenia. Póki co. Bulwoczek, tak, nagrywam, ty o tym nie wiesz, nie powiem ci, ale powiedzmy, że pozdrawiamy cię, masz tutaj marchewki, nie musisz czekać. A Ksenę chyba wszystkie popodkradał, bo nawet się nie rozdwoiły. On chyba ma wszystkie marchewki. Ale to nie szkodzi, dobra. No jestem. Siemka Ksena. A w tym odcinku także chciałem pozdrowić ziomka, który chciał być pozdrowiony i się nazywa Krembek21, jak również MC Wilko. Czy Wilkowi, czy nie pamiętam twojego niku, przepraszam za to. O Boże, czy sam wymyśliłem ten mob grinder? Dobre pytanie, ja już nawet nie pamiętam gdzie ja go zrobiłem, ale ten mob grinder robię już od... odkąd gram Minecrafta. Dużo tych mob grinderów jest. Na YouTube, że tak powiem, też sam robiłem do tego poradnik. Nie pamiętam, ja, gdzieś się to znalazło, tylko że kiedyś to miałem właśnie taki ten... opcję na dispensery, a nie na tłoki. Na tłoki to sam przestawiłem, bo też się da, jest taniej. No i dobra, nie chcę tutaj tak gdzie golić byle czego. Zobaczcie, tu mam mob grinder włączony, nieco mam lagów. I po zbudowaniu wyspy też się zrobiło tak, że... trochę ciemno tutaj jest. Może ja to wyłączę, bo będą naprawdę lagi. O Jezu, MC! Tam mu za darmo, chodź Lolek. Drewna ci dam. A, miałem wam pokazać. To zrobiliśmy w końcu ten oto domek. Tutaj nasz magazynek, który zaraz wam pokażę, ale tu jeszcze pokażę, że zrobiłem tutaj o na przykład coś do enchantingu. Powiedzmy enchant. Kto mi tutaj rzuca śmieci? Czekaj, ziomek chciał drzewo. Dam mu dwa staki, mam nadzieję, że więcej... Bo w sumie, czekajcie, drzewo mi też będzie potrzebne. Teraz będę budował. Ziomek, dam ci, sorry, ale jednego staka. Może ja się do ciebie tepnę. Chodź na moją wyspę. Dobra, idę na twoją wyspę. Dobra, jestem u MCK, MC Fireblow. Czy, no, proszę bardzo. A tak, może zobaczę sobie, co ty tu zbudowałeś. Wow, budujesz też wszystko z drewna. No ja też właśnie będę musiał budować. Czekaj, miało być is. Czekajcie, MSG. Dobra. On ciągle się pyta tego samego. Nie, kobla nie chcę. Tak, przede wszystkim jeszcze będę musiał tutaj to rozwalić. A, dobra. Ogólnie temat wideo, co nie? Wiecie, zbliżają się wakacje. No i niedługo będziecie mogli no-life'ić, a dużo z was jeszcze nie ma tego konta premium na Minecrafta. No i ja w jednym wideo mówiłem, że będę losował kolejną osobę. Oczywiście, chociaż nie oczywiście, trochę szkoda, ale będę mógł losować tylko jedną, ponieważ wiecie, Minecraft kosztuje, a na pieniądzach się nie śpi, co nie? Chociaż gdybym miał tych pieniędzy nieskończenie, z pewnością bym obdarował was wszystkich. No ale niestety nie mogę. O. No i zbliżają się właśnie te wakacje. No i z tego powodu chciałbym obdarować... Wow, lagi mam. Oh shit. Obdarować właśnie jedną z was. Bije mnie. Czemu mam takie lagi?
No, dobra, wracajmy do tematu. Chciałbym obdarować jedno, czy tam jednego z was, właśnie tym kontem premium. Kto to idzie? Julecka. 24. Dobra, może wyrzucę tę śmieć. Wow, zaraz spadnę. Chciałem jeszcze iść tutaj na górę, zobaczyć co piesek w ogóle zrobił. On tam buduje właśnie tą swoją wyspę. Tutaj jak widzicie... Tutaj widzicie, o, zrobił... poddasze. Skąd tu się owca wzięła? To jest chyba jego? Nie. To w ogóle miało być zatkane. Rozwalił wszystko, przecież to była taka fajna piramidka, ej. O nie, miałem wam pokazać ją, tak fajnie to zbudował. Tylko że zepsuł. Tutaj on widzę fajnie zrobił. Git majonez. Ciekawe co on tutaj wymyśli. Tam się kurczę. Czekajcie, jak się zapominam. Istin, zapominam jego niku ciągle. Chromik. Tam miałeś się budować, ale jeszcze nic nie zbudowałeś. Dobra, wyspa jest w rozbudowie. Zobaczymy jak on to tam pobuduje. Siemka. Bulwoczek? Czekajcie, gdzie tu teraz się schodziło? Dobrze idę? Ach. Może nie będę schodził, idę po prostu tak na is. No, tutaj jest właśnie ten oto magazynek, który miałem wam pokazać. No a tak ogólnie, co sądzicie o tym, że będzie Minecraft dla jednej z was, czy tam jednego z was, za darmo, że tak powiem? Wiecie, te akcje będą spontaniczne z mojej strony, ja nie będę tutaj robił tego non-stop. No ale dla tych, kto oglądają, bo ja też nie będę zawsze tego na przykład w tytule dawał, tak? Ten, kto będzie oglądał, będzie miał farta, że będzie wiedział o takich akcjach, a nie innych. Czekajcie, dżunglowe drzewo mi będzie jeszcze potrzebne. Tutaj kości, syfy mi niepotrzebne. Jedzenie było tutaj. Tabliczka była tutaj. Wszystko muszę tak sortować, wiecie? Chociaż, jak widzicie... Duży magazyn to to nie jest. No i on większy też nie będzie, ponieważ po co nam tyle itemów tak naprawdę? Po co? No, tutaj tak udekorowane tak biednie. Co my tu mamy? Te wiadereczka. Coś jeszcze chciałem. A, dobra. Chciałem trochę tych bloków. Chciałem jak najbardziej trochę tego. Tego na pewno. No, drabina też może powiedzmy, że się przyda. Jakaś skrzyneczka. Tego też. Czekajcie, jeszcze muszę zobaczyć, czy tutaj mam jakieś schodki. Nie mam. Śmiało pytać się. Właśnie, ludziska, jak macie pytanko, to... Piszcie po prostu, nie tak na przykład... Większość z was się pyta, ej, mogę się coś zapytać? Albo mam pytanie? I na przykład ja czekam na te pytanie pół dnia, że tak powiem. Zamiast od razu się coś zapytać, to... Lol. To niektórzy właśnie tak... Tak dziwnie się pytają. To będzie na pewno zniszczone, a tutaj będę musiał zrobić... Czekajcie, nie jeszcze, nie oddałem działki. Tutaj będę musiał zrobić coś na zwierzęta, bo one, jak widzicie, są tak prymitywnie umieszczone. Łup. Lag! O, trochę ich jest. No i potrzebują trochę jakiejś fajnej zagrody, ale myślę, że zrobię to w takim podobnym stylu. Tylko czekajcie. Nie, tutaj trochę mało miejsca jest. Mało miejsca. Tak dziwnie mam to rozłożone wszystko. Tutaj też w sumie mógłbym to wybudować, ale myślę, że wybuduję sobie to tutaj. Blisko nawet tego portalu, także myślę, że zacznę. Czekajcie, ile tego było? 4. Jup. No i teraz tutaj też zbuduję. No, a tak wracając do tego... Do tego konkursiku, powiedzmy tam konkursiku, jakiego tam konkursiku, jakby to nazwać... No, to... Nie wiem właśnie, jak myślicie, czy by było... Nie wiem, ile mam dać czasu, bo dzisiaj, który to my mamy? Nie pamiętam daty, ej, jak my dzisiaj mamy datę? Żebyście wiedzieli, kiedy nakręcam to wideo. 11, a do końca wakacji, nie wiem, kończycie tak 24? Czekaj, muszę aż spojrzeć w kalendarz. Tak naprawdę nie wiem kiedy, bo to wy wszyscy kończycie różnie. Ale zobaczymy mniej więcej tak. Muszę teraz spojrzeć się na kalendarz, żeby kurczę...
wiedzieć mniej więcej, kiedy zrobić... O shit, źle zrobiłem. Nie mam jeszcze tego. Siekierki. Bo widzę 24, kiedy wykończycie te wakacje? 26 może? A na przykład jakbym tak zrobił losowanie... Nie wiem. Następny tydzień? Na sobotę? Nie wiem, co by na to. Tylko najlepiej było, jakbyście jeszcze się podpisali pod tym wideo. No, kto bierze w ogóle w tym udział? Bo w tamtym wideo, w którym pierwszym mówiłem o tym konkursie, zgłosiły się 3 osoby, ale może od tamtego wideo doszło was, chociaż nie wiem. Nie patrzę na te suby aż tak. Nie patrzę, znaczy, bo nie wiem, kto z was nie ogląda. Widzę, taka średnia oglądalności tego na tym kanale jest taka... Nie wiem, po... do 100 osób? Kurczę, jednak było dobrze. To co ja tutaj źle zrobiłem? O Boże, sorry, że ci nie odpisałem. Ale tutaj coś gadałem. On już się wylogował, no dobra. Nie wiem, czy zobaczysz ten odcinek, czy nie. Ty się pytałeś, czy mogę jeszcze z tobą zagrać, czy nie. Nie wiem, czy wiesz, ale miejsca na wyspie już nie mam. A żeby wam to udowodnić, czekajcie. Is, dodam kogoś. Is, invite, lol. Zobacz, ten gracz jest już na twojej drużynie? Nie. No, to znakiem tego, że nie mogę więcej osób dodać, ponieważ nie mam tutaj żadnego VIP-a ani coś w tym stylu. Czekajcie, gdzie mam siekierkę? Siekierka mi będzie potrzebna. Mam gdzieś tutaj? O, mam. Mój cały, kurczę, Ender Chest, który jest biedny. Villagery. Krowy. Muszę tutaj uciąć. I zrobić trochę miejsca właśnie na te zwierzaczki. Co to jest? You are not longer a cop player with Maki. O co w tym chodzi? Nie wiem, kiedy będzie odcinek. Kiedy będzie, to będzie. Raz, dwa, trzy, cztery. Czekajcie, tutaj miało być tak. To miało być tak. Jop. Dobra, ziomek, tutaj mnie tutaj nie denerwuj. Znaczy nie ty. Tylko mi chodzi o tego zombiaka, nie? Powiedzmy, że jutro. Chociaż nie wiem. nie wiem. Zaspokoję, powiedzmy, twoją ciekawość. Shit. Spadłem? Raz, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy. Tum. Raz. Typ. Tak to jest właśnie. Jak się coś już wie, to się, to nie trzeba żadnych poradników. Boże, ile tutaj zombie. Zanim on mnie zacznie strzelać, to może ja go zaskoczę. Plecami mi bije? Może trochę wezmę się za budowanie. Ale chciałem też wam pokazać mniej więcej, jak ja budowałem o te domki, bo to nawet fajne domki, taki na początkowy survival też w sam raz. O, tu jest jakby taka mała komórka, mały domek. A tak a propos, o, tak to wygląda, trochę biednie. Okej. A masz 165. Mam jeszcze troszkę kasy, także mogę nią szastać. Nie ma za co. Jeny, jak ja tutaj teraz zrobię? Czekajcie, może zrobimy to tak. Tylko drewno mi się zaraz skończy. 1, 2, 3. Chcę po prostu jakąś fajną zagrodę dla tych zwierząt. Żeby tu nie było tak aż biednie. Dobra, tutaj będzie powiedzmy, że wejście. Tepe. To mi się tu tepa. Tepe, accept.
nie masz... O, wylogował się ziomek, dobra. No i tak oto będę budował. A tymczasem możecie mi powiedzieć, co planujecie na te wakacje? Czy zamierzacie no life przed komputerem, czy w ogóle gdzieś wyjeżdżacie? No, ja to będę w wakacje miał wizytę, powiedzmy, od mojego chrześniaka i siostrzenicy, że tak powiem, siostrzeńca siostrzenicy, tylko że i ten siostrzeniec to jest moim chrześniakiem. No i on będzie na pewno grał w Minecrafta. Nie wiem, czy się zgodzi, żeby cokolwiek nagrywać, ale zobaczymy. Może będzie ze mną coś mógł nagrywać. Oni w ogóle w Minecrafta we dwójkę. To są jeszcze gorsze no life'y niż ja. Pamiętam kiedyś do mnie, znaczy do mnie, no właśnie do mnie. To było jakieś dobre 2 lata temu. Przyjechał po raz pierwszy. Bo jak nie wiem, niektórzy nie wiedzą, ja nie mieszkam w Polsce, tylko mieszkam sobie w Niemczech. To przyjechał właśnie mój siostrzeniec pierwszy raz do mnie na wakacje i najlepszy był taki motyw. Wiecie, on wtedy miał ile? 9 lat. No i wiecie jak to młodzi, nie? Zawsze, no w sumie ja ich nie goniłem wcześniej spać, zawsze u mnie mogą robić co im się podoba. W końcu mają wakacje. No ale na przykład była taka pora, powiedzmy 23, no i mówię, żeby poszedł spać, nie? Bo ja już na przykład też wtedy byłem zmęczony. I wiecie, nie to, że pogoniłem, tylko powiedziałem, idź Maciek spać, bo on się tak właśnie nazywa, Maciek. On mówi, dobra wujek, idę. Dobra, ja tam na przykład potem następnego dnia budzę się, przebudziłem się koło 5 rano, ja go patrzę, on jeszcze przy komputerze siedzi i gra. Tak to właśnie jest, nie? Chociaż wiecie, nic z tym złego, raz na jakiś czas można takie coś zrobić, takie akcje. Ciekawe, jakie akcje będzie mi robił teraz w te wakacje. Tylko najlepsze jest to, że ich przywiezie na przykład moja mama. Moja mama będzie jechała z minibusem. No i wiecie, póki moja mama tu jest, to przede wszystkim nie będę mógł grać ogólnie dużo w kompa, a ona zostaje na pewno 2 tygodnie, to po dwóch, no dobra, pewnie będzie te 2 tygodnie. Bo tak to nie opłaca się w ogóle przyjeżdżać taki kawał drogi, bo oni jadą ponad 1000 km. No i ogólnie lipa właśnie, bo ona wtedy zajmuje mi kompa. A jak kupię nowego kompa, to będziemy grać powiedzmy osobno, bo tego mogę jej śmiało dać. Bo na jej, na przykład na jej cele, jakie ona tutaj gra, bo ona sobie gra gry facebookowe, to jej wystarczy taki właśnie złom. No a tak a propos, już się nie mogę doczekać, kiedy przyjadą, żeby pograć sobie razem z nimi, nie tylko tak samemu. Oczywiście w domu, nie? Nie chodzi mi o, na przykład o was z osobami, którymi nagrywam, jak piesek, z którym też się spoko nagrywa. Ikier też spoko, chociaż wiem o trochę walił fochy. Ale Ikier, nie wiem czy to obejrzysz? Ciebie pozdrawiam, jak zarówno Wertonowskiego, że Pilinka Rzepka. My z tobą dawno nie graliśmy. Mam nadzieję, że u ciebie jakoś się tak jakoś układa. I że będziesz miała czas jakoś dla mnie. Żebyśmy razem coś, cokolwiek kiedy ponagrywali, nie? Czekajcie, jak to teraz zrobić. Zrobimy też tak samo, tylko mi się klocki kończą. Bam, dobra, tutaj będzie tak. Zobaczcie, tak to... Boże, ile ja tu już tu buduję? Jest 15 minut? No ale trochę się rozgadałem, jak widzicie. No i teraz muszę zrobić tylko dach. Dach jest bardzo prosty, tylko do tego będę potrzebował cobblestone. No i kobla... Czekajcie, to na pewno nie tutaj. Mam tu jakieś schodki? Mam, super, zarąbiście. To. A dobra, to też mi się przyda. A jeszcze popłytki. Półpłytki mam, ale wezmę jeszcze, dobra, ze 2 staki. Myślę, że nam tutaj wystarczy. Boże, ten odcinek będzie strasznie długi. Patrzcie, ledwo się odejdzie z jakiegoś miejsca, już tu się ciemno robi. I kurczę, pełno ziomków. Czekajcie, jeszcze zapomniałem szkła. Bo jak mówiłem, wszystko chcę mieć w tym samym stylu, bynajmniej na tym piętrze. Żadnych epickich budowli tutaj nie zamierzałem budować i to też nie jest epickie. Takie coś na start. No kurczę, Bolek. Starczy tutaj tego dobrego, nie? Patrzcie, o, ledwo odszedłem od miejsca. No chodź, masz, taki chcesz.
Kurczę, muszę mieć zmienić, bo mam odrzut i odrzut to jest lipne. Tutaj niech te zwierzątka mają też trochę światła. Robimy takie zagrody. Ogólnie zwierząt to też nie będę miał dużo. Nie chcę aż tak robić za dużo lagów na tej wyspie. Tak standardowo, aby mieć powiedzmy do dekoracji. Trawy jest. Tylko czego brak, to widzę trochę światła. Dobra, na razie dam tako. Na razie dam tako. Zobaczymy jak to wszystko będzie. No Creeper, na szczęście już nie rozwalacie tutaj mi nic. Na szczęście, jak ja się z tego cieszę, że Kenner to w końcu wyłączył. Teraz tak, jak to było, jak to było, tak. O, mam nadzieję, że ta muzyka was nie wkurza, która leci właśnie w tle, bo ona już nieco monotoniczna się zrobiła. Czekajcie, muszę tylko zrobić... O, tak to miało być? Tak to miało być. Ale nie, czekajcie, tak? Z przodu nie. Nie, no może tak być, może tak... No... Ała... Ty to pójdziesz na hita. Trolek. Nie za dobrze ci? Ja kocham te klocki, które się tak przestawiają, nie? No... Dać w spokoju mi pobudować! Chyba nie dadzą. O, tak, no i teraz muszę trochę się wspiąć do góry. Zawsze jak umi zasyfiają tymi swoimi... No, teraz to się ugryź. Brzydalu jeden. O, nie tu. Miał być obok. Dobra, tak na razie niech jest. Przynajmniej ten przód, co nie wiem, bo tutaj będzie potem jakoś inaczej. Dobra, zobaczymy jak to tak... Telefon mi jeszcze dzwoni. Kurczę, muszę przerwać. Nie wiem, może ja w tym momencie skończę to wideo. I nagram zaraz jeszcze kolejną część, jak to wykańczam, co? No dobra, hej.